Cześć, z tej strony Tomek. Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat N-acetylocysteiny. Czy warto stosować? Dlaczego warto stosować? Troszeczkę porozmawiamy o dawkowaniu i przede wszystkim o prozdrowotnych właściwościach. Zapraszam. N-acetylocysteina jest naturalnym związkiem organicznym, jest pochodną z danego, myślę wszystkim, aminokwasu cysteiny, aminokwasu siarkowego oczywiście, wraz z glicyną i glutaminą bierze udział w syntezie ważnego z punktu widzenia fizjologii przeciwutleniacza w naszym ustroju, jakim jest glutation. W medycynie N-acetylocysteina jest szczególnie poważana ze względu na swoje właściwości mukolityczne. Mukolityczne, czyli takie, które niwelują, a w zasadzie zmniejszają lepkość śluzu w nabłonku oddechowym, co też przyczynia się do jego udrożnienia. W skrócie można powiedzieć, że dzięki temu nasze drogi oddechowe są bardziej udrożnione. W przypadku jakichś nawet drobnych infekcji, które możemy nabyć, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. N-acetylocysteina wywiera również niezwykle pozytywny wpływ ze względu na swoje właściwości hepatoprotekcyjne, czyli takie, które powodują, że nasza wątroba sprawniej funkcjonuje. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które gdzieś tam w przeszłości konsumowały w nadmiernej ilości alkohol, czy też przyjmowały w większej ilości leki. Mało tego, badania naukowe dowodzą, że N-acetylocysteina może wpływać także na odbudowę tego narządu poprzez namnażanie hepatocytów. Hepatocytów, czyli komórek wątrobowych. Warto również uwzględnić fakt, że osoby poddawane chemioterapii powinny wpierw decyzję o suplementacji skonsultować z lekarzem prowadzącym. Tak jak powiedzieliśmy, glutation, który jest tym silnym przeciwutleniaczem, może być poniekąd mieczem obusiecznym dla naszych komórek z racji tego, że pełni on funkcję ochronną. Niestety w tym wypadku badania naukowe wskazują, że może on również chronić komórki nowotworowe. Z pewnością osoby aktywne fizycznie ucieszy fakt, że N-acetylocysteina wpływa również pozytywnie na charakter treningu. Badania naukowe dowodzą, że suplementacja, regularna w zasadzie suplementacja N-acetylocysteiną może wydłużyć nie tylko jednostkę treningową z racji tego, że opóźnia moment zmęczenia, ale także skutecznie skraca czas regeneracji, który jest potrzebny do odbycia kolejnej jednostki treningowej. Zalecana porcja dzienna N-acetylocysteiny to 150 mg. Związek ten, jeżeli planujemy aktywność fizyczną, możemy zastosować mniej więcej na pół godziny przed planowaną jednostką treningową. Jeżeli jest to dzień wolny od treningu, spokojnie możemy to sobie rozdysponować w dowolnej części dnia. Warto byłoby uwzględnić fakt, że na biodostępność, czyli stopień przyswajania związku będzie wpływał pokarm. Także w tym wypadku, naszym zdaniem, warto byłoby się zasuplementować w momencie, kiedy nie będziemy planowali żadnego posiłku. Reasumując, N-acetylocysteina będzie bardzo fajnym suplementem w przypadku osób trenujących nie tylko siłowo, ale także wydolnościowo. Będzie skrócała czas regeneracji potrzebny między poszczególnymi jednostkami treningowymi. Będzie również opóźniała ten efekt zmęczenia, tak że będziemy mogli trenować znacznie dłużej. Ponadto N-acetylocysteina będzie wpływała na naszą wątrobę, będzie wykazywała właściwości hepatoprotekcyjne, będzie również zmniejszała efekty uboczne stosowania nadmiernej ilości leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jak chociażby paracetamol. Pamiętajcie również o tym, że pojedyncza dawka powinna oscylować w granicach 150 mg. Warto uwzględnić fakt, żeby w przypadku jednostki treningowej zastosować ten suplement mniej więcej pół godzinki przed aktywnością. Jeżeli mamy dzień wolny od treningu, starajmy się, aby przyjmować ją z dala od posiłków, co na pewno wspomoże jego wchłanianie. I to tyle. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zapraszamy oczywiście do subskrypcji kanału. Zostawcie łapkę w górę i do następnego.